Bronisław jest w ogóle dość spokojnym człowiekiem, chociaż czasami wybucha. On miał czas pogadać, posłuchać, nie był opryskliwy, złośliwy. On ma bardzo dużo pozytywnych cech. Konkretny, kompetentny, potrafiący rozmawiać z ludźmi. W moim przekonaniu jest to jeden z dwóch samorządowców naszego regionu, którzy osiągnęli ogromny sukces. Powiedziałbym, że to jest normalny gość i facet, który zna się na swojej robocie. Ma wyraźnie sprecyzowane swoje cele i jest twardy w ich realizacji. On był konsekwentny, on był uparty. Jeśli coś postanowił, to on dążył do realizacji tego celu. No, nie ma ludzi bez wad. Stanisław Wolnik jest człowiekiem niezwykle upartym i jak się na coś tam uprze, to nie ma siły i musi to zrealizować. To jest człowiek z wyobraźnią i konsekwencją. Można na nim polegać. Ma dobrą pamięć, muszę powiedzieć. Fenomenalną wręcz, jeśli chodzi i o ludzi, i o przepisy, i o twarze, i o imiona. Człowiek konkretny, ja lubię konkretnych ludzi. No bardzo sumienny, uczciwy i w sumie dobry człowiek. Można powiedzieć, że jest porządnym człowiekiem. Myślę, że może być zadowolony ze swojego życia i tego, co dotąd zrobił. A tak w ogóle to jest bardzo sympatyczny. Urodziłem się w 1950, to poprzedni wiek, w Osieku, w tym budynku właśnie, który tutaj przed nami. Dom ma już ponad 100 lat. Kupił go mój dziadek na początku ubiegłego wieku i tutaj prowadził przez wiele lat, aż do II wojny światowej, restaurację z hotelem. Tam z tyłu za tym budynkiem była sala, gdzie odbywały się porządne rauty. Tutaj bywała taka, że tak powiem, elita miejscowa. Odwiedził to również prezydent Mościcki i tutaj podobno jak śniadanie, ponieważ przyjechał pociągiem do Osieka. Ja mieszkałem na pierwszym piętrze, te wszystkie okna to były właśnie nasze mieszkania. Jeżeli chodzi o przedszkole, to tam, jak pamiętam, nas było niewielu, bo wtedy nie było takiej, jakby to powiedzieć, praktyki, żeby dzieciaki powszechnie chodziły do przedszkola. No ja chodziłem, tam jak kojarzę, w tej grupie było około 10 dzieci, a w całym przedszkolu chyba nie więcej jak 20. To były inne zupełnie warunki jak obecnie, nie? To jest nieporównywalne. To tam był ten okres bardzo, powiedziałbym, trudny i ogólnie bieda była, bo to przecież lata, początek lat 50., bieda była straszna. Mieszkaliśmy w tej samej miejscowości w Osieku nad Natecią, urodziliśmy się tutaj, chodziliśmy do szkoły podstawowej, on chyba klasa B, ja A. Były warunki takie, jakie były czasy, prawda? Ta szkoła była przedwojenna i po wojnie tam niewiele, za moich przynajmniej czasów, się zrobiło. No zaczęliśmy szkołę w 57. Publikacje były na zewnątrz, klasy były no bardzo, no, że tak powiem, skromne. No więc warunki były takie spartańskie, powiedziałbym. Sentymentem wspominam swoich nauczycieli z tamtego okresu czasu, a szczególnie panią, która uczyła nas języka polskiego. Była to przedwojenna nauczycielka. I myślę, że to był taki okres, który co prawda mi się zaciera już w pamięci, ale taki, który dał, że tak powiem, podstawy do tego, że człowiek zaczął się interesować nie tylko tym, żeby żyć, ale również i czymś więcej. Kończyłem liceum ogólnokształcące w Obrzynicy i to był końcówka lat 60. ubiegłego wieku. Po ukończeniu tego liceum ogólnokształcącego próbowałem dostać się na studia dzienne, niestety nieskutecznie. Były tak zwane punkty za pochodzenie, które trzeba było tam dodatkowo do zdanych egzaminów. Mnie się udało ten egzamin zdać, a chociaż nie najlepiej, bo gdyby no, zdał to bardzo dobrze, to bym się na te studia dostał, ale się nie udało. No i podjąłem pracę zawodową, a dopiero później studia zaoczne na administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpocząłem pracę jako pomocnik geodety
na terenie właśnie tam Osieka. Były wtedy prowadzone prace przez wojewódzkie bodajże biuro geodezji, które scalały grunty, bo tam jeszcze okres, że tak powiem, krótko powojenny, po reformie rolnej były różnego rodzaju problemy. Była taka młoda pani geodeta, która te prace prowadziła. Ja z kolegą właśnie tam pracowałem przy tym. Nawet bym powiedział, żeśmy się zakochali wspólnie w tej młodej pani. Później byłem zatrudniony, jak pamiętam, krótko właśnie w tym biurze geodezji i w sumie potem, po zakończeniu tych prac w tej geodezji, no, zacząłem pracować w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Osieku i od tego się zaczęło, tak? Zaczęła się moja tam, powiedziałbym, kariera zawodowa. W Wyrzysku ja rozpocząłem pracę w utworzonej na nowo w 1973 roku gminie Wyrzysk. Początkowo pracowałem na stanowisku inspektora i później pracowałem na stanowisku sekretarza właśnie tej gminy. W 1974 roku powstały nowe struktury powiatowe. Wyrzysk był powiatem w województwie bydgoskim ówczesnym, a w 1975 roku zostały wprowadzone nowe województwa. Jeżeli chodzi o okres ten mojej pracy na terenie Wyrzyska, no to wspominam go bardzo sympatycznie i mile. Byłem uczestnikiem powstawania na przykład skansenu w Osieku. Było to takie wydarzenie, że tak powiem, dla tej miejscowości bardzo duże, ponieważ dawało jakąś szansę tam wtedy. Władze wojewódzkie doszły do wniosku, że zrobimy skansen. Starą chałupę z Dwierzna na przykład. Rozbierano to do zera, łącznie z kamieniami fundamentowymi, ona była drewniana. Przewożono do Osieka wiatraki, jeden czy drugi wiatrak. Rozbierano to gdzieś tam w terenie, numerowano. Przyjeżdżali, co ciekawe, żeby to poskładać porządnie, przyjeżdżali górale. To między innymi, Stasia, na tym polegała robota, że trzeba było pojechać, pogadać z kimś tam, żeby sprawę można było jak gdyby pozytywnie załatwić. Pomoc polegała na tej merytorycznej części, czyli załatwimy ciągnik, pomożemy znaleźć jakiś tam samochód, załatwimy pieniądze na to, żeby można było to rozebrać, od kogoś odkupić, wykupić, przenieść. W wieku 20, 21, 2 lat człowiek się przekonywał, że funkcjonowanie w obrębie władzy może się skończyć katastrofą w życiu prywatnym. Bo pozbycie się pracy, pozbycie się możliwości zarobkowania i zatrudnienia właściwie skazywało człowieka na banicję. Trzeba było umieć się poruszać w tych meandrach polityki, prawda, i lokalnej, i tej wojewódzkiej, i tej wyższej, żeby jakoś tam trwać. No, nie chciałbym tu się wybielać, bo jestem raczej postrzegany jako człowiek tamtego systemu przecież. Ale w tamtym czasie no, rzeczywiście była taka sytuacja, że niekiedy no, nie byłem zbyt potulnym, że tak powiem, działaczem czy członkiem i miałem wiele problemów. W tamtym czasie pan, dzisiejszy pan burmistrz, oczywiście nie był burmistrzem, był młodym człowiekiem, takim samym jak ja i mieliśmy też od czasu do czasu pstro w głowie. Nie byłem, jak to się wtedy mówiło, po linii na bazie, prawda, bo miałem inne zdanie, niekiedy robiłem co innego niż moi pracodawcy czy moi plenipotenci oczekiwali, a to no, skończyło się niekiedy przykrymi konsekwencjami. Po plenum Komitetu Powiatowego PZPR-u, kiedy ta młodzież tam się zbuntowała i doszło do zamieszania w całym tego słowa znaczeniu, po prostu zaproszono pana Stasia do komitetu. Konsekwencje były takie, że po prostu, mówiąc wprost, został wyrzucony z pracy i z tej organizacji. Tak się skończyła między innymi no, chęć takiego demokratyzowania w tamtym okresie tego życia. Było takie powiedzenie, że jeżeli no, że tak powiem, podpadniesz, no to nie będziesz miał możliwości pracy na tym terenie, gdzie podpadłeś. I to wyznaczało niejako takie, no, może nie poddaństwo, ale konieczność, jakby to powiedzieć, podporządkowania się i takiego podporządkowania się bezwzględnego. Problem polegał na tym, że władza miała telefony w
przeciwieństwie do nas, bo komórek nie było w tym czasie, były zwykłe na korbkę jeszcze niekiedy, telefony, obdzwoniła wszystkie zakłady pracy i powiedziała, tego gościa nie zatrudnicie. I zatrudnienie takiego kogoś w obrębie miejsca, gdzie się mieszkało, nie na drugim końcu Polski, tylko w obrębie miejsca, gdzie się mieszkało, było prawie że niemożliwe. Wtedy było tak najczęściej, że z dnia na dzień człowiek został wezwany do odpowiedniego budynku, najczęściej to był komitet partii. No i była krótka rozmowa, towarzyszu, jest, my na was liczymy, idziecie na taką i taką funkcję. Odmowa oznaczała kłopoty. Stanisław Wełniak powszechnie kojarzony ze swojej działalności politycznej, samorządowej, ze Złotowem. Natomiast ja mam go w pamięci jeszcze jako naczelnika gminy Białośliwie. To był awans jednak na tą funkcję z tego, co robiłem w Wyrzysku. Nie tylko awans, powiedziałbym, finansowy z tytułu wykonywanej pracy, ale również awans taki społeczny. Był to rok 1979 i 80. Nikt nie myślał, że on podejmie tak daleko idące sprawy inwestycyjne na terenie gminy. W tamtym czasie to Białośliwie zostało rzeczywiście trochę zmienione, bo powiedziałbym nawet radykalnie zmienione. Była to taka wieś, no typowa wieś, ulicówka, jak to się mówi, z brakiem infrastruktury, nie było tam kanalizacji, nie było dróg, chodników, prawda, zaniedbane takie tereny tam zielone. Przez ten rok w Białośliwie uporządkowano Park Dworski. To było takie miejsce, które nie było chlubą Białośliwia, przy głównej drodze przelotowej, zaniedbane. I nagle przez kilka miesięcy pojawiły się nowe chodniki, ścieżki w parku, wykopano staw, na stawie pływały łabędzie, ogrodzono zabytkowe cisy. Po prostu miejsce zrobiło się piękne. Ale najważniejszą sprawą było uregulowanie odbiorów wód ściekowych ulicy, całej ulicy 4 stycznia i Podgórne, bo to są takie główne ulice. Udało się wspólnie tam z mieszkańcami Białośliwia i tymi działaczami, którzy tam byli wtedy, przy pomocy oczywiście różnych instytucji wojewódzkich, w krótkim czasie dokonać tam rzeczywiście radykalnych zmian. To Białośliwie w tamtym czasie było stawiane jako wzór gminy, która się rozwija, która może wyglądać inaczej jak inne gminy. Trzeba wziąć tutaj poprawkę. To był taki wzór, który był potrzebny do tego, żeby pokazywać innym, że coś można zrobić. Oczywiście w tym było dużo obłudy, mówiąc krótko, ponieważ no nie szło, żeby wszystkie gminy mogły tak wyglądać, bo po pierwsze nie starczyłoby pieniędzy na to, a w tamtym czasie może i pieniądze by były, ale by nie starczyło materiałów budowlanych, nie starczyłoby mocy przerobowych itd., itd. W mojej drodze zawodowej jeszcze były Wronki. Tam przez półtora roku siedziałem, ale nie dosłownie. Ktoś tam mnie odnalazł znowu i zaproponował, żebym przeszedł do Wronek. Muszę powiedzieć, że próbowałem trochę, jakby to powiedzieć, oponować, ale mało skutecznie i niedosadnie, zdając sobie sprawę z konsekwencji, a przede wszystkim no, żona tam wyrażała swoje obawy, bo to oznaczało, że musiałem się po raz kolejny przenosić i to mi nie pasowało, no ale niestety trzeba było i tak na półtora roku trafiłem do Wronek i tam pracowałem w komitecie. I stamtąd w 81 roku no, przyszedłem do Złotowa. Ja całe szczęście od 81 roku jestem tu w Złotowie. To nie był zupełnie dziewiczy teren tutaj dla mnie. Tym bardziej, że muszę powiedzieć, że wtedy ci ludzie, tak jakbyśmy dzisiaj nazywali ten establishment, prawda, miejscowy, poszukiwał kandydata na naczelnika. Trzeba powiedzieć, że był to wtedy szczególny okres, ponieważ był to okres Solidarności. No i rzeczywiście ta, jakby to powiedzieć, władza, ta dotychczasowa władza była nieco osłabiona, musiała szukać jednak rozwiązań szerszych niż tylko we własnym gronie. Powstała Solidarność, były zawirowania polityczne i poprzedni naczelnik miasta nie dawał sobie rady w tym okresie. I stąd wojewoda Śliwiński dokonał zmiany na stanowisku naczelnika miasta i powołał Stanisława Wełniaka.
odbyło się jedno spotkanie, na które byłem zaproszony. I część ludzi mi tam znała i poparła mnie i zagwarantowała niejako tym ludziom, którzy mnie nie znali, że to jest dobry pomysł, żebym ja tutaj na tą funkcję przyszedł. Pamiętam jedno zdarzenie, takie pytanie, które mu zadałem w międzyczasie, to czy on planuje tutaj tak tylko na parę lat, powiedzmy, na kadencję, czy też na dłużej. No i wtedy zadeklarował, że pozostanie dłużej, jak się okazało, słowa dotrzymał. Ja miałem stosunkowo łatwo, ponieważ mimo tego, że tam parę ludzi tutaj znałem i którzy mi poparli, nie miałem żadnych związków takich, które by mnie ograniczały w czymś. Nie miałem tu ani rodziny, prawda, nie miałem tu zaszłości. Bardzo szybko się zaklimatyzował. Było widać jego doświadczenie samorządowe. Uzyskał akceptację społeczną mieszkańców, rady. Uważaliśmy, że jest trochę młody, mało doświadczony, że chyba sobie nie da rady. A po pewnym czasie okazało się, że on ma swoje zdanie, że jest ambitny. Miałem ten komfort, że mogłem występować niejako tutaj w pewnych sytuacjach jako arbiter, w pewnych sytuacjach jako narzucający jakąś wolę. Mogłem powiedzieć, no żeście lepszego nie mieli przecież, bo nim ja tu przyszedłem, trwało to chyba pół roku i szukaliście kandydata. Więc oczywiście, jak to w polityce bywa, trzeba było do różnych sytuacji wybierać argumentację. No i ja to nie ukrywam, robiłem. To pozwoliło mi, że tak powiem, w tamtym okresie czasu w miarę porządnie funkcjonować i nie mieć większych problemów, chociaż problemy rzeczywiście były. Z tamtego okresu też pamiętam taką sytuację dość komiczną, powiedziałbym. Ja byłem na jakiejś naradzie, którą wojewoda nas tam zaprosił. Działacze Solidarności, nie tylko działacze Solidarności, ale również i działacze partyjni i społeczni, no w końcu postanowili, że trzeba zacząć protestować ostro, bo dalej tak być nie może. No i odbyło się tutaj spotkanie w tymże gabinecie, mnie nie było. No i uchwalili, że trzeba zawiązać komitet strajkowy. No i zawiązali ten komitet strajkowy i taki sekretarz partii był Ryszard Jadziewicz i on się zgodził być przewodniczącym tego komitetu strajkowego. No paranoja totalna, władza strajkuje przeciwko sobie. Mnie tam ustanowili zaocznie zastępcą tego, a szefa Solidarności drugiego zastępcą. Dochodziło do takich paranoicznych sytuacji, ale to wynikało z niemocy, że tak powiem, z takiej jakiejś ogólnej, z ogólnego oczekiwania, że jak zaczniemy wszyscy protestować, wszyscy strajkować, to coś się zmieni. No, niestety, jak wiadomo, się nic nie mogło zmienić. Przesłano nam komisarza do urzędu. Na szczęście był to człowiek, z którym można było, że tak powiem, po ludzku pomówić. Nie był to żaden jakiś taki urzędnik, czy ktoś, kto chciałby nam tutaj mieszać i rozkazywać. Dość dobrze nawet się z nim współpracowało. On rozumiał naszą sytuację. Pamiętam, jak pan burmistrz miał nadzorcę w postaci oficera, który był jakby nadzorcą władzy cywilnej i wtedy pan burmistrz no, ustawiał tego oficera. Więc to było nawet śmieszne, jak się popatrzyło w telewizji, gdzie ci wojskowi no, stawiali na baczność wszystkich. No to pan burmistrz tutaj nie dał się postawić do pionu i raczej on tego oficera ustawiał. Przejście pod tymi torami było niebezpieczne. To była wąska ścieżka półmetrowa i ci ludzie wtedy pracujący w spółdzielni inwalidów to było około 300 ludzi. To nie była mała instytucja, więc tych niepełnosprawności było dużo, nie było transportu autobusowego, więc oni musieli się przemieszczać rowerami bądź pieszo. Proszę sobie wyobrazić, że nie było tego przejścia oddzielnego pod torami, tylko to wąskie przejście z tą wąską drogą, prawda? To był bardzo taki newralgiczny punkt transportowy. Kolej miała swoje prawa, więc z tą koleją parę lat burmistrz walczył. Zdawałem sobie sprawę, że będzie to trudne zadanie do wykonania, no ale nie miałem innego wyjścia.
Problemem było właśnie wykonanie tych betonowych skorup, które teraz tam są właśnie. I my jako POM żeśmy wykonali formy do produkcji, do wykonania tych łupin, powiedzmy, betonowych, żelbetowych, bo to tak było. No jak się okazuje, one służą do dzisiaj. W latach 80. wybudowaliśmy 8 obiektów oświatowych. To był okres, gdzie nie było materiałów budowlanych i nie było pieniędzy. I za wszystkim się chodziło. Trzeba było załatwić budynek przedszkolny, przedszkole, szkołę numer 3. Nam się waliła, później brakowało miejsc. Zanim oddaliśmy tutaj tą szkołę numer 3, przy Królowej Jadwigi, to dzieci uczyły się w sali komitetu w piwnicach spółdzielni mieszkaniowej, bo nie było po prostu gdzie. To był wyż demograficzny. Dzieci było bardzo dużo. No i tam taki był, powiedziałbym, drobny niuans, który żeśmy wykorzystali po to, aby uzyskać zgodę władz wojewódzkich na budowę tej nowej szkoły, chociaż autentyczna potrzeba była przecież wtedy. Pamiętam, było w wieku tej szkoły podstawowej w Złotowie ponad 3000 dzieciaków. Obecnie jest grubo 1000 mniej. I w związku z tym zajęcia trwały tam do późnych godzin popołudniowych, niekiedy wieczornych nawet. I ta szkoła była potrzebna, ale no, potrzeby w innych częściach województwa były też. I tutaj żeśmy się na razie jako Złotów na to nie łapali. No i tam żeśmy wspólnie doszli do wniosku, że trzeba wyburzyć tą szkołę, aby zmusić, że tak powiem, władze wojewódzkie do podjęcia decyzji o budowie nowej szkoły. I tak żeśmy zabiegali o tym, żeby była ekspertyza dla nas korzystna i taka rzeczywiście się okazała, że ta szkoła grozi zawaleniem. I no to spowodowało, że tak powiem, podjęcie decyzji o budowie tej nowej szkoły. I tam później były takie zawirowania, jeżeli chodzi o salę sportową przy tej szkole, bo zaprojektowano tylko tą jedną małą salę, co było absurdem. No i wtedy były następne konflikty z władzą wojewódzką, ponieważ uznano, że mamy wygórowane ambicje i potrzeby, no ale przy udziale wielu ludzi tutaj ze Złotowa, działaczy sportowych, nauczycieli WF-u, jak również i wtedy radnych, udało się, że ta sala została wybudowana jako dodatkowo nowa, ta duża sala, no i to obecnie no, dobrze służy. Te lata 80. to wbrew pozorom były takie, dla Złotowa w moim przekonaniu były bardzo korzystne, ponieważ ja pamiętam, że w niedługim czasie z niewielu ponad 15 tysięcy mieszkańców Złotów miał prawie 19. Lata 80. nie było pieniędzy, nie było materiałów budowlanych, a potrzeby były ogromne. Wyż demograficzny, czyli inwestycje, do tego jeszcze remonty, bośmy zastali bazę oświatową bardzo zaniedbaną. Chodziło o rozbudowę infrastruktury miejskiej, jeżeli tak najogólniej można powiedzieć, ponieważ w tamtych latach, w 70. i na początku 80. bardzo intensywnie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków i kanalizację, to była tragedia. Ścieki szły do Jeziora Miejskiego, prawda, bezpośrednio surowe ścieki. Kiedy ja ten problem zgłaszałem tam wojewodzie czy władzom wojewódzkim, no to zawsze była odpowiedź, co ty chcesz, Piła nie ma oczyszczalni ścieków, a my w Złotowie będziemy to robić. No więc argumentów realnych, racjonalnych nie było. Zawiązaliśmy spółkę, na tamte czasy to zupełnie był jakiś pomysł szalony, spółkę, która miała wybudować oczyszczalnię ścieków. Okazało się, że to był dobry kierunek i te roboty zostały pod koniec lat 80. rozpoczęte. No i ta oczyszczalnia w sumie później w 95 roku została oddana do użytku. A w następnych latach żeśmy wybudowali kanalizację sanitarną w tych częściach miasta, gdzie tej kanalizacji nie było. Czułem, że powinienem zadecydować o nowym kierunku mojego życia, ponieważ miałem taką handrę, może nie człowieka przegranego, ale w jakimś sensie tak, że to, co robiłem, nie znalazło uznania, bo przecież zmiany nastąpiły radykalne i do dna, powiedziałbym.
I w związku z tym tak myślałem, że przynajmniej jakąś kwarantannę muszę odbyć. I odmawiając, nie wiedziałem o pewnej sytuacji, którą nam, że tak powiem, wycięli na koniec nasze władze centralne. Mianowicie wtedy weszły takie przepisy, dziwne przepisy, ale takie były, że dla tych, którzy nie startują w tych wyborach, nie należy się odprawa, tam była przyznawana odprawa 3-miesięczna z tytułu opuszczenia tego stanowiska. No, ja zakładałem, że taką odprawę otrzymam, prawda, ale ponieważ te przepisy tam się zmieniły, więc musiałem wystartować w tych wyborach tam, mimo tego, że odmówiłem wcześniej i wystartowałem i jak pamiętam, ostatecznie doszedłem do tury, który nastąpił wybór między mną, a właśnie panem Matczyszynem. Władzę w mieście przejął pan Matczyszyn, a obecny burmistrz przez jedną kadencję był poza miastem, jako sternik miasta. Wtedy no, trzeba było zacząć coś robić, prawda? No bo rodzina była, trzeba było z czegoś żyć, utrzymywać rodzinę i siebie, a przede wszystkim no, 40 lat jeszcze życie przed sobą. Wtedy pokazał klasę pan burmistrz. Sam wziął sprawy w swoje ręce. Pamiętam, kupił sklep spożywczy, pusty właściwie sklep, w którym urządził sprzedaż mięsa, otworzył rzeźnię w Radawnicy ze wspólnikiem i po prostu sobie dawał rady. No i zacząłem działać na własny rachunek, ponieważ wiedziałem o tym, że jest taka luka, jeżeli chodzi o artykuły spożywcze. No, zajęłem się handlem mięsem i wędliną i innymi artykułami i muszę powiedzieć, że to mi bardzo dobrze szło. Tamte lata, że tak powiem, nauczyły mnie tego, że przede wszystkim, żeby wydawać pieniądze, to najpierw trzeba je zarobić. To po pierwsze. Po drugie, nauczyły mnie tego, że najlepiej wydawane pieniądze są własne. Że trzeba każdy pieniądz publiczny traktować jak własny. Ja niekiedy spotykam się do tej pory tutaj z takimi zarzutami, że mam węża w kieszeni, że zawsze kalkuluję, jakby to było, jakbym to musiał zapłacić z własnej kieszeni, ale to mi tamte lata nauczyły tego i to jest, powiedziałbym, doświadczenie, które powinien każdy, który obejmuje taką funkcję jak burmistrz, mieć. I myślę, że ten 4-letni okres dał mu bardzo dużo. On się wtedy nauczył pewno i szanować pieniądz i widział, ile, jak ciężko jest ten pieniądz zarobić i później wszystkie jego decyzje, które podejmował, to ten okres rzutował na pewno na jego pracę. On potrafił szanować pieniądz, no i efekt jest taki w mieście, jaki mamy, nie? Tamten czas wspominam bardzo no, z takim sentymentem, ponieważ no, to była zupełny przeskok, zupełna inny rodzaj pracy. A ponadto uważałem, że to jest okres, kiedy można się wykazać, kiedy można zarobić pieniądze. Nie ukrywam, że wtedy zarobiłem trochę pieniędzy, może zdecydowanie więcej, jak poprzednio jako naczelnik miasta. I te doświadczenia rzeczywiście się przydały mi do pełnienia tej funkcji burmistrza. Przyszedł rok 94. Muszę powiedzieć, że w opinii mieszkańców Złotowa ta pierwsza rada, która wyszła z tych komitetów obywatelskich, no nie miała najlepszej opinii na koniec kadencji. Trzeba powiedzieć, że ta pierwsza kadencja 1990, można było powiedzieć, że była stracona. To były stracone 4 lata, dosłownie. To też szczególny okres i trudny okres, ponieważ oni tworzyli, że tak powiem, zręby tej nowej rzeczywistości. Mieli wiele problemów takich, powiedziałbym, formalnych. No i mnie tam też koledzy namówili, żebym wystartował z tego swojego tam okręgu wyborczego w wyborach na radnego. Ja pierwotnie tam nie miałem zamiaru, przede wszystkim żona mi tam odradzała tego, ale ostatecznie się zgodziłem i wbrew, że tak powiem, mojej żonie, a przede wszystkim moim oczekiwaniom, bo uważałem, że takie średnie szanse tam mam. Pan burmistrz no, miał na tyle zaufania, że powierzył mi funkcję pełnienia i obowiązków pełnomocnika wyborczego jego komitetu wyborczych. I to było kilka razy. On uważał, że ja mam szczęście w wyborach,
Więc te szczęście chyba mu przynosiłem, bo zawsze te wybory wygrywał w tym mieście. Okazało się, że spośród tam chyba 5-6 kandydatów wygrałem te wybory i sam zdobyłem tyle, ile oni wszyscy pozostali. To mnie utwierdziło w przekonaniu, że nie jestem zupełnie tak źle postrzegany tutaj w Złotawie, że moje tam doświadczenia z poprzedniego okresu są dobrze oceniane. Na początek zupełnie nie rozpatrywałem tego, żeby wrócić tutaj zawodowo do urzędu, na funkcję burmistrza. Ja miałem w miarę ustabilizowane tam życie, że tak powiem, prywatne. Jak powiadam, te dochody też nie były najgorsze, można było z tego żyć. W końcówce kadencji poszłam do niego, żeby po prostu zechciał wrócić. No i tam się zawiązała taka koalicja, która tam zaczęła mnie nachodzić, a głównie tutaj pani Donata Kilak, która była, że tak powiem, liderem tam tych przedsięwzięć. Stworzyłam taką koalicję. Spotkaliśmy się przed sesją oczywiście, bo w tamtym czasie to radni wybierali burmistrza. I spotkaliśmy się przed sesją, no myśmy powiedzieli, jak my to widzimy. Pan burmistrz oczywiście też, jak on to widzi. I były pytania, odpowiedzi merytoryczne, super, no przecież był naczelnikiem, to znał wszystko, nie? No i się udało. No wygrałem tam zdecydowanie te wybory i zostałem burmistrzem i tak. No. Minęło 20 lat. Ja myślę, że zmiana ustrojowa spowodowała większą samodzielność władz, która mogła podejmować decyzje sama. Do tej pory, do 1989, wszystkie środki trzeba było prosić od wojewody, od przełożonych itd., itd. I oni decydowali, co się w danym mieście dzieje. Po 1989 roku własny budżet, własne decyzje i stąd ta samodzielność przełożyła się na sukcesy w mieście. W 1990 roku przecież upodmiotowiono niejako samorządy, nadając im status prawny przede wszystkim, że są to podmioty prawa. Poprzednio te rady narodowe, które były do 90 roku, takiego statusu nie miały, więc to były takie prawnie zawieszone w próżni, że tak powiem, organy. Ustawa o samorządzie gminnym dała burmistrzowi, czy otworzyła burmistrzowi taką wspaniałą perspektywę działania, kapitalne poruszanie się w przepisach i szukanie odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców. Upodmiotowiono samorządy, dano im majątek, dano kompetencje, zapisano ich samodzielność, suwerenność i to jest ta radykalna zmiana, jak powiadam, która spowodowała, że ci ludzie, którzy działają w tym, czy te społeczności usamodzielniły się i poczuły, że rzeczywiście coś mogą robić. Burmistrza Złotowa poznałem jako dziennikarz prasowy jeszcze. No, z racji z wykonywanego zawodu jeździłem do Złotowa na różne materiały, ale tak naprawdę poznałem go, kiedy przyszedłem do telewizji, tutaj do telewizji, jeszcze wtedy Astra. I poznałem go w takich dosyć ciekawych okolicznościach, bo to był bodajże pierwszy Eureko Meeting. Grał zespół Perfect. Był na to sponsor i pieniądze nie przyszły na ten koncert. I Perfect powiedział, że nie wystąpi. I wtedy przeżyłem coś, co pamiętam do dzisiaj i myślę, że będę pamiętał do końca życia, bo koncert się odbył. A odbył się dlatego, że pan burmistrz Stanisław Wełniak położył kluczyki swojego samochodu, napisał oświadczenie, że w razie gdyby nie było pieniędzy, samochód przechodzi na swojego prywatny samochód przechodzi na własność zespołu. Czyli to było takie honorarium zapłacone samochodem. Strasznie mi to zaimponowało. Na początku oczyszczalni ścieków nie było. Kolektorów sanitarnych nie było. Gazu nie było. Drogi do remontu. Kotłownie, te ciepłownie miejskie sypiące się. Sprawność byle jaka. Z tym wszystkim w tych latach trzeba było sobie poradzić. Nie, oczywiście to trochę trwało. Stanisław Wełniak był jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym samorządowcem, który zdecydował się na kroki, które powiedzmy sobie szczerze, wśród polityków, samorządowców są rzadko spotykane. Umie podejmować, albo udowodnił to, że umie podejmować trudne decyzje, niewygodne z punktu widzenia politycznego, czyli takie, no,
niekoniecznie popularne, o tak bym powiedział. Ja osobiście jako burmistrz miałem tutaj plan unowocześnienia i to się udało zrobić, całej infrastruktury, a przede wszystkim zarządzania tą infrastrukturą. Ja w drugiej kadencji postanowiłem, że trzeba przekonać radnych, przekonać załogę tych zakładów, żeby sprywatyzować, generalnie sprywatyzować gospodarkę komunalną. Prywatyzacja Złotowskiego MEC-u, prywatyzacja złotowskiej firmy zajmującej się wywozem śmieci. Złotów był prekursorem w skali Polski, no o tym trzeba pamiętać. Przykład naszych prywatyzacji i ZEC-u, i MZUK-u, gdyby tak wszystko w Polsce sprywatyzowano w ten sposób i gdyby te zakłady sprywatyzowane tak działały, jak te dwa zakłady, które działają obecnie i tak się rozwijały, no to byśmy mogli powiedzieć, że byśmy byli w Polsce daleko, daleko do przodu. Po latach widać, że po pierwsze firmy te działają lepiej, Złotów jest miastem czystym, myślę, że nikt nie narzeka na brak ciepła i co ważniejsze, nikt nie narzeka na to, że ceny, jak wtedy wieszczono, za te usługi wzrosną tak niebotycznie, że złotowianie nie będzie ich stać na to. Okazało się, że to były słuszne, choć trudne i niepopularne decyzje, ryzykowne. Wełniak ryzykował wtedy, że nie zostanie po prostu wybrany na następną kadencję i nie bał się tego. Krokiem milowym w infrastrukturze była gazyfikacja miasta. To też była taka nowoczesna forma zgazyfikowania, czy podjęcia inicjatywy, ponieważ było to przedsięwzięcie, że tak powiem, finansowane ze środków prywatnych. My żeśmy byli jako miasto tylko w części uczestnikiem tego, kiedy jeszcze nikt nie mówił o tych tak zwanych 3PP, prawda, to już tu żeśmy to przećwiczyli z doskonałym skutkiem. Lata pokazały, że to była słuszna decyzja, że ciepło jest tanie, ludzie są zadowoleni i w tej chwili już chyba nikt nie ma w Złotowie takiej osoby, która powiedziała, że to była nietrafiona decyzja ze sprzedażą tego zakładu energetyki cieplnej. Dużo rzeczy powstało takich, które normalnie ciężko by było zrealizować. No, wizytówką na pewno jest ta promenada, nie? No, ścieżki rowerowe, tak, że no, baza sportowo-rekreacyjna. Niewyobrażalne obecnie jest, co było jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, żeby na przykład skrzyżowanie było prosto tutaj koło Jelenia, prawda? No to pewnie by samochody stały do następnego skrzyżowania, przejazd byłby chyba niemożliwy. Ja podaję to może jako przykład taki no, wyjątkowy, ale tych sytuacji w mieście jest więcej. Generalnie trzeba powiedzieć, że udało się nam zmodernizować układ komunikacyjny, poprawić jakość dróg, jakość chodników. Jesteśmy jednym z miast, niewiele takich miast jest, gdzie praktycznie żeśmy wyłączyli ruch rowerowy z dróg. Mogę powiedzieć tak, zastaliśmy Polskę drewnianą, zostawiamy murowaną. Pamiętam Złotów z początków lat 90. No i to, co się dzisiaj dzieje i to, co dzisiaj jest widać w Złotowie, no w dużej mierze jest to zasługa Stanisława Wełniaka, który z takiego, ja to kiedyś powiedziałem, i to jest takie moje określenie, z perelowskiego miasteczka powiatowego, brudnego, szarego, nieciekawego i niewartego w ogóle odwiedzenia, zrobił miasteczko, no, które przypomina dzisiaj bomboniarkę, jeżeli mogę użyć takiego określenia. Miasto tak wypiękniało, ludzie, którzy przyjeżdżają tu po kilku latach, to po prostu mówią, że przyjeżdżają do nowego miasta. Wszystkie tereny miejskie właściwie są zabudowane, wszędzie mamy osiedla, organizuje się ulice, chodniki, świetnie są, jest rozwinięta sieć dróg dla rowerzystów, to wszystko ma swoje walory. Ten okres 94 do dnia dzisiejszego, no to miasto jest niesamowicie się rozwinęło. Ja muszę powiedzieć, jestem bardzo dumny z tego, co udało nam się tu osiągnąć. Nie? I jest w bardzo dużym stopniu zasługa właśnie burmistrza Wełniaka. W te wakacje byłem w Złotowie, ale tak pierwszy raz pochodziłem po mieście. Pochodziłem po mieście, a nie zostawiłem samochód, żeby wejść do sklepu. To byłem zauroczony wyglądem miasta, jak się zmieniło. Uliczkami, skwerkami, ścieżkami rowerowymi, jakimiś zaułkami pięknymi. Miasto nabrało swojego klimatu. No ja jestem zadowolony, że tak przyjeżdża przez Złotów często, że to Złoto się tak pięknie rozwija i to dzięki gospodarzowi, jakim jest Stanisław. Nie?
Ja jeszcze raz mówię, każdemu bym życzył takiego gospodarza, włodarza miasta Gliny, jakim jest kolega Stanisław. Żałuję nawet, że on nie był burmistrzem tu naszego terenu, bo może na pewno byłoby dużo, dużo więcej zrobione. Oczywiście nie ma ludzi, jak to się mówi, niezastąpionych, ale po prostu życie niesie ze sobą jednak nieuchronnie pewne sytuacje zmuszające do rezygnacji z pewnych działań. Chciałbym życzyć panu Wełniakowi zdrowia i sukcesów w życiu osobistym. Stara taka prawda jest, że nie ma ludzi niezastąpionych, to jest raz, nie? Aczkolwiek tutaj akurat nie pasuje. Ktokolwiek będzie, to będzie inny niż nasz dotychczasowy burmistrz. Tak bym sobie też życzył i mieszkańcom, i następcy burmistrza, aby sprostał temu zadaniu. Nie? No szkoda mi, że odchodzi, bo mógłby jeszcze trochę popracować. Jeżeli 31 lat służył temu miastu, bo tak to określam, to jego decyzja ze wskazaniem, kto miałby być jego następcą, myślę, że jest bardzo dobrze przemyślana. Odchodzi pewna epoka w tym mieście. No niestety czas upływa i my, którzy razem zaczynaliśmy w okresie gierkowskim, tej euforii, która była po Gomułce, no i odchodzimy. I stąd trzeba pole oddać. Czy będzie następca szedł tą drogą? Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że tak. Że te dokonania, które przez burmistrza zostały zrobione, one będą jeszcze poszerzone i jeszcze głębiej to miasto będzie się zmieniało. Na dobrą sprawę to teraz tylko tego trzeba nie zepsuć. No ja mogę tylko podziękować panu burmistrzowi za te wspólne lata, można tak powiedzieć. Mogę mu podziękować za to właśnie, że zawsze okazał się fair wobec dziennikarza, co nie jest wcale takie oczywiste w przypadku polityków i osób publicznych. No i życzę mu szczęścia dalej, a i Złotowianom życzę szczęścia, bo myślę sobie, że każdy jego następca no, będzie stał bardzo przed bardzo trudnym zadaniem, żeby sprostać poprzednikowi i jego legendzie. To naprawdę będzie, jeżeli komuś się uda, to będzie naprawdę wyczyn. Nieodżałowany Rysiek Rydel śpiewa, że w życiu piękne są tylko chwile. I tak rzeczywiście jest. W moim przypadku, i to sobie poczytuję tutaj jako mój sukces, czy to, że tak mi się udało tutaj przez te 30 parę lat w Złotowie być, tych chwil miałem więcej niż chyba średnio ludzie mają. To jest ten plus, czy to jest to, co mi dawało satysfakcję i dawało, że tak powiem, no taką energię do działania. Praca na tym stanowisku, czy w ogóle moja działalność w Złotowie spowodowała, że tutaj osiadłem na stałe, wybudowałem dom, stworzyłem rodzinę, prawda, mam wnuki, mam dzieci i to jest ten plus, myślę, duży plus, który z tej mojej działalności tutaj jest i za to jeszcze jestem bardzo wdzięczny, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.